Michał Kiński, witam i zapraszam na pierwszy po wakacjach serwis informacyjny w telewizji Aleksandrów. Co przygotowaliśmy? Konferencja policji w Aleksandrowie. Funkcjonariusze w okolicach szkół i placówek oświatowych będą czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Bon energetyczny dla mieszkańców. Wnioski przyjmujemy od 1 sierpnia. Na dzień dzisiejszy mamy złożone ponad 1000 już wniosków. 45 lat z działkami Relax. Naprawdę ja jestem trzecim pokoleniem, które ma tą działeczkę w mojej rodzinie. Historia zaczęła się od mojej babci. W poniedziałek 2 września otworzono nową część szkoły podstawowej w Bełdowie. To była już piąta rozbudowa. Zobaczmy, jak dziś wygląda pierwszy w gminie zespół przedszkolno-szkolny. Na otwarciu była Agata Kowalska. Uroczyście i kolorowo. Tak w skrócie można określić oficjalne otwarcie szkoły w Bełdowie. Byli gospodarze, zaproszeni goście, pracownicy, rodzice i sami uczniowie. Na tę chwilę czekano ponad rok, bo tyle zajęła rozbudowa. Ale o powiększeniu placówki, która pękała już w szwach, marzono znacznie dłużej. To, że zawsze dla mnie te inwestycje w edukację były najważniejsze i dla całej mojej samorządowej drużyny, myślę, że tutaj nikt z nas się nie różnił i to jest kwintesencja tego. Ja chciałbym sobie życzyć, żebyśmy zawsze wspominali takie właśnie momenty, jako momenty epokowe, które zmieniają oblicze samorządu naszej gminy. Chciałbym życzyć, jak to kiedyś Platon pięknie powiedział, że edukacja jest drugim słońcem dla ludzkości, żeby to słońce zawsze gościło w tych murach. Właściwie wybudowano jeszcze raz taki obiekt, jaki funkcjonował dotychczas. Dziś już wiemy, że jest to jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów na terenach wiejskich w kraju. 3, 2, 1! Szkoła wzbogaciła się o kolejne 1400 metrów kwadratowych. Łącznie na 3 kondygnacjach powstało kilkadziesiąt nowych pomieszczeń, w tym stołówka, szatnie, biblioteka czy oddział przedszkolny. Nowoczesny i energooszczędny budynek wyposażony jest również w windę. To jest ta wisienka na torcie, ale za chwilę będzie ścieżka rowerowa, za chwilę będziemy piękne, mieli nowy plac zabaw, też z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Fantastyczne miejsce, myślę, że to jest prawdziwa esencja skoku cywilizacyjnego i to jest inwestycja nie tylko na miarę regionu. Myślę, że takiej nie zobaczymy w całym kraju na terenach wiejskich. To wspaniała chwila, bardzo jestem dumny. Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, że ta szkoła w ten sposób wygląda. Jest to przykładowa szkoła, myślę, że na całą Polskę. Wreszcie koniec z dwuzmianowością, ciasną stołówką, maleńkim pokojem nauczycielskim i fikcyjną biblioteką. Teraz komfortowo, przestrzennie, będzie dla wszystkich. Kolejna fantastyczna inwestycja w Bełdów. Naprawdę jest czego teraz pozazdrościć. Dzieciakom, nauczycielom, rodzicom. Super. Obiekt po prostu taki z najwyższego wyposażenia, jaki sobie można wyobrazić. Nie jedna szkoła na pewno będzie pod dużym, dużym wrażeniem. No i myślę, że przede wszystkim dla Bełdowa, tak? Będzie to jeden z tych obiektów, który będzie przyciągał. Rozbudowa była nieunikniona. Rejon Bełdowa obecnie jest najbardziej urbanizującym się na terenie naszej gminy. A my jesteśmy z pierwszej klasy, oglądamy. No i bardzo nam się podoba. My jesteśmy tutaj od przedszkola, więc no cieszymy się, że się rozwija cały budynek i że będzie tak fajnie. Koszt budowy tego obiektu to ponad 10 milionów złotych. Pamiętajmy, że to pierwszy zespół przedszkolno-szkolny w Aleksandrowie Łódzkim. I która to klasa? Teraz 8. O, to już ostatnia? No. No i ci się fartnęło na ten ostatni rok? No, to fartnęło się, mamy nowy budynek, jest super. Sala chemiczna też jest naprawdę super. Pamiętasz przez te 7 lat, jak tu było pewnie, nie? No. Trochę ciasno. No, trochę ciasno było i ta stara sala gimnastyczna też. No, była mała. A teraz jak odchodzisz, nie żal będzie? No będzie trochę żal. Radość z nowej szkoły jest tak ogromna, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przekraczali próg pomimo wakacji. Dziś wszystko dopięte było już na ostatni guzik, a próg przekroczyli i wszyscy goście.
miejsce, gdzie dzieci będą spędzały w czasie swojej drogi edukacyjnej, które spędzą tutaj najwięcej czasu. To miejsce będzie właśnie najdłużej wspominane. Tutaj zawiążą się pierwsze przyjaźnie, często przyjaźnie z podstawówki są przyjaźniami, które trwają naprawdę całe dorosłe życie. Wykonawca robót z zadania wywiązał się perfekcyjnie. Firma Projprzem Budownictwo usługę wykonała na czas. Wszystkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie były gotowe już pod koniec lipca. W sierpniu w szkole trwała przeprowadzka i adaptacja pomieszczeń. To jest Pani Królestwo? Tak, to jest moja świetlica. Zapraszam. To idziemy. Idziemy, pięknie, pachnąco, czyli ja rozumiem, że jeszcze dziś cicho. Jeszcze dziś cicho. Chciałam podkreślić, że w tej szkole nie mieliśmy takiego miejsca jak świetlica. Także bardzo się cieszę, że jest to miejsce dla dzieciaków, w którym mogą się zrelaksować, odpocząć. Poniedziałek, rok szkolny, rozpoczęło tu ponad 320 uczniów, bo tyle już liczy placówka. Pomyśleć, że jeszcze dwie dekady temu do tej małej wiejskiej szkoły uczęszczała jedynie 40 dzieci. No ja chodziłam, to w starej się uczyłam, bo to już jestem emerytką, a no teraz to już w ogóle bez porównania. Ta biblioteka to jest najlepsza biblioteka na świecie, fajniejszej nie widziałam, można tu odpoczywać, czytać sobie w tych budkach, jest to naprawdę bardzo super. Zaczynamy jutro pierwszą klasę, także no jesteśmy pełni emocji, pełni wrażeń, ale pozytywnie, na pewno będzie wszystko dobrze. Czyli jutro tu już będzie w tej sali pewnie siedziała? Jutro już tak, będzie tutaj siedziała w tej sali, tak, zgadza się. W ciągu ostatnich kilku lat aleksandrowski samorząd wybudował na tym terenie nowe przedszkole, halę sportową, a starą salę gimnastyczną przerobiono na sale lekcyjne. Wciąż było za mało. No to teraz na jakiś czas powinno wystarczyć. Ale jest super. Publiczne przedszkole numer 6 KIDO zostało rozbudowane o kolejne 150 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. To siódma placówka i biorąc pod uwagę demografię Aleksandrowa Łódzkiego, pewnie nie ostatnia. Na razie miejsc wystarczyło dla wszystkich aleksandrowskich przedszkolaków. Ta bajka właśnie się rozpoczyna, a maluchy uczęszczające do KIDO 2 lub BIS faktycznie będą miały tu jak w bajce. Od 3 lat do przedszkola KIDO uczęszcza 150 dzieci z terenu naszej gminy. Zainteresowanie placówką było tak duże, że prywatny inwestor postanowił wybudować drugi taki budynek na podobną ilość dzieci. Tym samym publiczne przedszkole numer 6 pomieści 300 maluchów. Było duże zainteresowanie rodziców zapisaniem dziecka do naszego przedszkola i właściwie stąd zrodził się pomysł na powiększenie budynku. Każdy z Państwa tutaj obecnych swoją cegiełkę dołożyło do tego powstania tego przedszkola. W nowym budynku stworzonych zostało 6 grup. Każda sala ma wyjście na taras, a do dyspozycji jest jeden wspólny duży ogród. Zapraszamy do zwiedzania. Jest nowocześnie, przestronnie, funkcjonalnie, jednym słowem pięknie. Ja się cieszę, że w Aleksandrowie Łódzkim są takie miejsca. Zwróćmy uwagę na te wolne przestrzenie, te przeszklenia. To wszystko naprawdę budzi podziw i to powoduje, że polityka edukacyjna, którą realizujemy od wielu, wielu lat, jest czymś wyjątkowym w naszej gminie i to można być z tego naprawdę bardzo, bardzo dumny. Przepięknie zaśpiewano, przepięknie zatańczono. Nowe KIDO funkcjonować będzie jak dotychczas. Choć wybudował je prywatny inwestor, to gmina płaci za każdego malucha umieszczonego w przedszkolu. Taka forma partnerstwa funkcjonuje już w 3 placówkach na terenie gminy i sprawdza się doskonale. My nie musimy budować budynku, nie musimy mieć swojej działki, nie musimy go wyposażać, nie musimy go remontować. To są bardzo dużo, a przy tym inwestorzy z terenu gminy, nasi mieszkańcy, płacą tu podatki, bo prowadzą działalność.
Budowa nowego przedszkola w tej okolicy była nieunikniona. Monitorując rozbudowę terenu, wiemy, że za chwilę znów byłby problem z wystarczającą ilością wolnych miejsc dla naszych przedszkolaków. To, że rozbudowuje się Rąbień AB, wiemy nie od dziś, ale już za chwilę deweloper odda do użytku 250 nowych lokali mieszkalnych przy ulicy Konstantynowskiej. Dla aleksandrowskiego samorządu to edukacyjny rollercoaster. Nigdy nie wiadomo, ilu nowych mieszkańców pojawi się w poszczególnych częściach gminy, gdzie zabraknie miejsc w przedszkolu, a gdzie w szkole. Tu trzeba planować znacznie wcześniej. Pamiętajmy, że Aleksandrów Łódzki jest specyficzną gminą. Mówię to bardzo w takim kontekście pozytywnym, ponieważ no, demografia jest unikalna. Przybywa nam dzieci, te dzieci przybywają z całego regionu. Pamiętam, jak w 2002 roku burmistrz Jacek Lipiński rozpoczynał swoją kadencję burmistrzowania, to wychowaniem przedszkolnym we wszystkich możliwych formach, czyli przedszkolach publicznych, niepublicznych, oddziałach przedszkolnych, było objętych 500 bodajże dwoje czy troje dzieci. Dodajmy, w zaledwie 3 publicznych przedszkolach. Dziś mamy ich 7. Tyle samo jest oddziałów przedszkolnych w szkołach plus 3 placówki niepubliczne. Łącznie gmina zapewnia ponad 1500 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dla mnie takie niesamowite uczucie i pewnie największe wynagrodzenie to, kiedy dzieci nie chcą stąd wyjść do domu. A to przyznają również i sami rodzice. Nie, dzieci nie chcą wychodzić z przedszkola, są zadowolone, w okresie letnim mają super ogród, dużo zieleni na ogrodzie, plac zabaw, który się rozwija, w środku budynku mają duże sale. W rozwoju dziecka ma znaczenie otoczenie, w jakim wzrasta. Architekci zresztą ci sami, co projektowali KIDO sprzed 3 lat, wiedzą, co tygrysy lubią najbardziej. Myślę, że przedszkole KIDO stwarza takie warunki estetyki, spokojnego, harmonijnego rozwoju, a jednocześnie rozwijania wszelkich umiejętności, uzdolnień. Nic zatem dziwnego, że placówka cieszy się sporym zainteresowaniem. 300 miejsc do dyspozycji w placówce przy Irysowej, a póki co ani jednego wolnego. Ostatni maluch został przyjęty z końcem sierpnia. W trakcie roku szkolnego zazwyczaj pojawiają się wolne miejsca, dlatego rodziców, którzy myślą o rekrutacji do KIDO, prosimy o kontakt z placówką. Dziękujemy bardzo. Bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do placówek oświatowo-wychowawczych to policyjne działania zapoczątkowane z początkiem roku szkolnego. W Aleksandrowie odbyła się konferencja prasowa Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policja apeluje i uczula, że kierowcy w rejonach placówek szkolno-wychowawczych powinni zachować szczególne środki ostrożności. Funkcjonariusze w okolicach szkół i placówek oświatowych będą czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Będą zwracać uwagę szczególnie na wykroczenia związane z relacji kierujący-pieszy. To akcja polskiej policji o nazwie Bezpieczna droga do szkoły. Konferencja zorganizowana została przy Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie. Teraz jest to czas, kiedy wprowadzane zostały standardy ochrony małoletnich, czyli tak zwana ustawa Kamilka, która zobowiązuje nas zarówno w szkole, ale nie tylko oczywiście, we wszystkich instytucjach, które mają do czynienia z dziećmi, do tego, żeby bardzo dużą wagę przykładać do bezpieczeństwa dzieci. Policja zwraca również uwagę na oznakowanie na drogach. Te nieprawidłowości polegały przede wszystkim na uzupełnianiu oznakowania pionowego, odświeżeniu, odmalowania poziomego, znaków poziomych i oczywiście od przycięcia roślinności, która zasłaniała nam te znaki. Policjanci wybiorą się do szkół. W trakcie tych zajęć będziemy zwracali szczególną uwagę na to, żeby dzieciom wytłumaczyć, szczególnie tym najmłodszym, oczywiście w klasach 1-3, jak najwięcej kwestii dotyczących ich bezpieczeństwa. Będzie to bezpieczeństwo szczególnie w ruchu drogowym, ale również będziemy zwracali uwagę na takie podstawowe zagadnienia, chociażby kontakt z osobą obcą, kontakt z niebezpiecznym zwierzęciem. Nad bezpieczeństwem dzieci nie tylko mają czuwać policjanci, ale przede wszystkim rodzice. Zwracamy uwagę teraz na to, że dzieci rzadko chodzą teraz na nogach do szkoły. Dzieci są przede wszystkim podwożone do szkół i tutaj sami rodzice też stwarzają dużo sytuacji niebezpiecznych. Mam nadzieję, że wyjdziemy też do rodziców z akcją uczącą zachowań w okolicach szkół i nie tylko. Bezpieczeństwo jest również ważne dla łódzkiego kuratorium oświaty. Pełnimy nadzór i wspieramy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku.
Tak jak w tej chwili na inauguracji roku szkolnego, oczywiście koncentrujemy się przede wszystkim na bezpieczeństwie w przybyciu do szkoły i ze szkoły do domu, ale nie tylko na nóżkach, bo tak jak widzimy tutaj bardzo duża grupa uczniów korzysta z rowerów. Aleksandrowski samorząd jest otwarty na propozycje ze strony mieszkańców. Na pewno wsłuchujemy się też w głosy mieszkańców mówiących o potrzebie inwestowania czy doświetlenia pewnych miejsc, które są mniej bezpieczne. Dbamy o to. Zapewnienia są również z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Będziemy dokładać wszelkich starań współpracy z policją, aby poprawić to bezpieczeństwo nie tylko na przejściach dla pieszych, ale również w całym ciągu drogi teraz wojewódzkiej. Numer 112 jest dostępny dla wszystkich. W przypadku zagrożenia nie można bać się dzwonić. Człowiek jest przestraszony, jest w stresie. My o tym przypomnimy. My wskażemy, jak się zachować. A w międzyczasie na miejsce będą jechały służby. To jest bardzo ważny przekaz. Nie bójmy się dzwonić, reagujmy, nie bądźmy obojętni. Warto brać przykład również z dzieci. W tym miejscu ja bym chciał podziękować wszystkim młodym osobom, które do nas dzwonią, bo są najlepszymi zgłaszającymi. Wiedzą, gdzie są, co się dzieje. Są często o wiele bardziej swobodne w rozmowie niż osoby dorosłe. Więc bierzmy jako dorośli przykład z młodych. I zachęcamy, by w te pierwsze dni nauki szkolnej towarzyszyć temu naszemu maluchowi w drodze do i ze szkoły. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny. To jeszcze nie wszystko o bezpieczeństwie, bo nasza reporterka Agata Kowalska zapytała uczniów o przepisy w ruchu drogowym. Zobaczmy. Do szkoły, rozumiem, hulajnogą czy rowerem? Rowerem. Rowerem. A tu? Hulajnogą elektryczną. Rowerem. Rowerem. Proszę bardzo, no to nieźle zmotoryzowana ekipa. No to znacie te przepisy ruchu drogowego trochę? Kartę rowerową posiadacie czy niekoniecznie? Opowiadajcie. Ja posiadam, ale no... Posiadam, ale nie noszę jej, bo nie mam jak, bo... A w kasku jeździsz? W kasku jeżdżę. Bo co, bo bezpiecznie czy bo rodzice każą? To i to. A ty? Ja mam kartę rowerową i jeżdżę w kasku, no bo jest tak bezpieczniej. A przejście dla pieszych, to przejeżdżacie tymi rowerami, czy przechodzicie? Jak to bywa? Różnie? Zależy, ile jest osób. Co to znaczy? Zależy, czy ktoś przechodzi po przejściu dla pieszych, czy są samochody obok. Ale czasem można przejechać. Aha. No, tak jak mówi kolega. Bezpiecznie jest czy nie? Opowiedzcie, jak wyjedziecie tym rowerem, to jak to z tymi na przykład kierowcami jest? O. No, zazwyczaj to nie wyprzedzają, no nie przejeżdżają tak bezpiecznie w bezpiecznej odległości, ale tak to nie ma raczej problemu. Zdarza się, że na przykład kierowca auta was nie zauważył? Nie. Nie tak. Dziadyga mnie prawie by potrącił, ale już nie chcę do tego wracać. Dziękuję. No ale to czyja nieuwaga była? Twoja czy jego? Ja miałem pierwszeństwo, no i pan na skrzyżowaniu. No właśnie, to pokazuje, że trzeba zawsze uważać, tak? Czyli co, będziecie teraz uważać? Która to klasa? Ja ósma. Ósma, no to koniec szkoły, a ty? Siódma. 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 Siódma, no to chłopaki, powodzenia w takim razie w szkole. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Miłego dnia również, super ekipa. A teraz zapraszam na fragment rozmowy tygodnia. Dzisiejszym gościem będzie Iwona Gronek, nowa sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego. Administracyjno-organizacyjny wydział był pod moją opieką w Ośrodku Pomocy Społecznej. I tak naprawdę te same zadania, tylko zdecydowanie w szerszej skali, są i tutaj. Czyli to jest administracja, organizacja. Tutaj dodatkowo dochodzi Wydział Edukacji, dochodzi Biuro Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, dochodzi również Biuro Zarządzania Zasobem Mieszkaniowym, więc zakres pracy w Urzędzie Miejskim jest zdecydowanie szerszy, aczkolwiek jak tak porównuję, to właściwie w skali mikro te zadania wykonywałam również w Ośrodku Pomocy Społecznej. Czas na podsumowanie akcji z automatu do szkoły, która podbiła serca aleksandrowian. Przez cały sierpień do butelkomatu ustawiały się kolejki, by wymienić butelki na wyprawkę szkolną. Poznajmy szczegóły.
Poznajcie Luizę, która podobnie jak ponad setka aleksandrowskich dzieciaków wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, czyli z automatu do szkoły, dzięki której w zamian za oddane do automatu plastikowe butelki odbierały przybory szkolne, piórniki i podobnie jak Luiza plecaki. Warto segregować śmieci. To prawda, że warto segregować śmieci i dobrze, że takie akcje są organizowane, a Wydział Ochrony Środowiska sukcesywnie ogłasza kolejne, które aktywizują i uświadamiają mieszkańców gminy, jak ważne są wszelkie ekodziałania. I tak sierpniowa akcja z automatu do szkoły szturmem podbiła serce aleksandrowian, w którą włączyły się całe rodziny, a kolejki do butelkomatu podczas jej trwania były nierzadkim widokiem. Już pierwszego dnia akcji oddano 2683 butelki. Zaangażowały się w nią także aleksandrowskie przedszkola, jak chociażby maluszki z przedszkola Bajkowe Ogrody i dzieci z oddziału przedszkolnego zespołu szkół specjalnych imienia Stefana Kopcińskiego. Wakacyjna akcja z automatu do szkoły cieszyła się ogromną popularnością wśród dzieci. Przez miesiąc, przez cały sierpień w trakcie trwania tej akcji zebraliśmy prawie 30 tysięcy plastikowych butelek. Dla porównania poprzednia akcja, która trwała 3 miesiące, podczas tej akcji udało się zebrać 50 tysięcy butelek, no ale to 3 miesiące, a tutaj w miesiąc, więc naprawdę wynik jest imponujący. Przychodziły dzieciaki pojedynczo, przychodziły całe grupy, przedszkola. Bardzo się cieszyły, odbierając nagrody, przybory szkolne, piórniki, plecaki. To właśnie plecaki rozeszły się jak świeże bułeczki, choć aby otrzymać tę nagrodę trzeba było wrzucić aż 120 butelek. Teraz pozostaje nam wypatrywać kolejnych akcji. Kto wie, czym nas jeszcze zaskoczą. Na mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki czekają wnioski na bon energetyczny i program Ciepłe Mieszkanie. Nie wszyscy kwalifikować się będą do otrzymania dofinansowania, ale naprawdę duża grupa aleksandrowian może z nich skorzystać. Kto i na co może składać wnioski? O tym Krystyna Budasowa. W okresie wakacji niekoniecznie myślimy o pieniądzach, ale teraz warto o nich powiedzieć, bo właśnie w sierpniu ruszyły dwa programy, z których można skorzystać. I tak od początku sierpnia można ubiegać się o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego. To rekompensata za częściowe odmrożenie cen prądu po 1 lipca. Wnioski o bon energetyczny można składać papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Warszawskiej lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. Komu przysługuje bon energetyczny? Głównym kryterium tego bonu energetycznego jest spełnienie warunku kryterium dochodowego. Wygląda to w ten sposób, że w gospodarstwie domowym jednoosobowym kryterium to jest 2500 zł, w gospodarstwie domowym wieloosobowym to jest 1700 zł na osobę. Zainteresowanie bonem jest ogromne. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wnioski przyjmujemy od 1 sierpnia. Na dzień dzisiejszy mamy złożone ponad 1000 już wniosków. Bon zależnie od gospodarstwa domowego to 300 zł w przypadku jednoosobowego i nawet do 600 zł dla wieloosobowych. Bon energetyczny można, jest to kwota jednorazowa, to jest ważne, i można on może być w różnej wysokości. Zależy to właśnie od ilości osób w rodzinie i to jest przy gospodarstwie domowym jednoosobowym 300 zł, przy gospodarstwie domowym 2-3-osobowym 400 zł, 4-5-osobowym 500 zł, jeżeli jest 6 i więcej osób, to jest 600 zł. Natomiast jeżeli gospodarstwo domowe, głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła albo ogrzewanie elektryczne, to wtedy te kwoty są 100% wyższe. Tak, no żebym dostał tam może 200 zł, to będę się cieszył. A ile pan w tej chwili płaci za prąd? Dużo nie płacę, ale no płacę, bo zimą troszkę tam doraźnie ogrzewam sobie takim konwektorem elektrycznym. Ale no jakoś tam trzeba sobie dawać radę. Czyli ten bon jakoś tam pomoże. Przyda się, wszystko, no. Wnioski składać można do 30 września. Może to zrobić teoretycznie każdy, jednak z uwagi na kryterium dochodowe bonu nie otrzymają gospodarstwa, których dochody znacząco przekraczają kryterium, a złożone przez nich wnioski trafią do kosza.
O kilka miesięcy dłużej, bo do czerwca przyszłego roku trwać będzie drugi z programów, który też pozwala na spore dofinansowanie. Mowa o ciepłym mieszkaniu, programie, który daje dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, w budynkach wielorodzinnych. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy kamienic, wspólnot mieszkaniowych i lokatorzy mieszkań komunalnych. Na co można pozyskać środki? W ramach programu Ciepłe Mieszkanie można wymienić piec, nieefektywne źródło ciepła na ekologiczne, wymienić stolarkę okienną i drzwiową i docieplić budynek. Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania, to jest ona różna w zależności od kryteriów opisanych w programie. Od 30% do 90% kosztów poniesionych inwestycji. Co ważne, koszty nie mogą być poniesione przed złożeniem wniosku w gminie. Wnioski składać należy w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Pobrać je można ze strony internetowej urzędu. Każdy, kto złoży wniosek, jeżeli wniosek będzie poprawnie złożony z wszystkimi wymaganymi załącznikami, powinien otrzymać to dofinansowanie. Mamy przeznaczone na ten cel ponad 1 000 000 zł. To są środki, które otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ponieważ my jako gmina złożyliśmy wniosek o te środki, no i je dostaliśmy, możemy je tutaj rozdysponować pomiędzy naszych mieszkańców, więc zapraszamy. Program Ciepłe Mieszkanie jest kolejnym programem, który ma za zadanie poprawienie jakości powietrza w Aleksandrowie. Podobnie jak gminny dofinansowujący wymianę pieców, czy rządowy Czyste Powietrze. Oba cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, więc i tym razem nie powinno być inaczej. Wnioski na Ciepłe Mieszkanie składać można do czerwca przyszłego roku. Mamy wrzesień, czyli czas na kolejny przepis z kalendarza. Tym razem ekipa Summer Dying Cloud pokaże Wam, jak przygotować najlepszego burgera w centralnej Polsce. Witam Państwa bardzo serdecznie, tutaj zespół Summer Dying Cloud i dzisiaj pokażemy Państwu, jak przygotować najpyszniejszego burgera, jaki tylko istnieje. Zapraszam tutaj do stołu. Zaczynamy od przekrojenia bułeczki. Następnie, gdy bułka będzie przekrojona, smarujemy po jednej stronie sosem aioli zrobionego z pieczonego czosnku. Drugą stronę należy posmarować sosem barbecue. Gdy są już pokrojone bułki, nakładamy sałatę i przekazujemy bułkę dalej. Tutaj w międzyczasie są krojone warzywa oraz czosnek. Warzywa to tylko czerwona cebula oraz pomidor. Idziemy do stanowiska ze smażeniem, gdzie mamy mięsko wołowe, które nakładamy na bułeczkę. Następnie dwa kawałki boczku. Im bardziej wysmażymy, tym lepszy. Następnie ser w panierce. Da radę go ułożyć. Nie spadnie mi? No, są momentami problem wykonałem. Następnie na sam szczyt burgera kładziemy pomidora. Dwa plasterki oczywiście pomidora, żeby był jak najbardziej syty. Dwa plasterki cebuli czerwonej. To jest trudne. Nikt nie powiedział, że to będzie łatwe. Trudnia wymaga kompromisu. Następnie wszystko zamykamy. I tak oto się prezentuje, właśnie jeszcze poproszę patyczek. I tak oto prezentuje się najlepszy burger, jaki tylko istnieje, a na pewno w Aleksandrowie Łódzkim. Drugiego września w Parku Miejskim w Aleksandrowie odbędzie się 21. Festiwal Sztuk Różnych. Można odwiedzić imprezę w charakterze gościa, ale również można być wystawcą. Jak to zrobić? To bardzo łatwe. It might be the summer breeze, it might be the summer trees, but I'm feeling better now.
Już 22 września odbędzie się 21. edycja Festiwalu Sztuk Różnych, a Park Miejski jak zwykle zamieni się w taką arenę dla rzemieślników, artystów, wykonawców, gdzie będą się spotykały różne dziedziny sztuki. Pokój ludzkości, ojczyzny! Mieszkańcy i goście spotkają się z artystami czy twórcami, których sztuka jest dostępna dosłownie na wyciągnięcie ręki. I w związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy rękodzielników, artystów lokalnych do wystawiania się podczas wydarzenia. Aby zgłosić chęć uczestnictwa, należy wysłać mail na adres promocja@aleksandrów-locki.pl z informacją o sobie, o swoim asortymencie. Zatem zachęcamy do uczestnictwa w niezwykle wyjątkowym festiwalu. Udział rękodzielników, rzemieślników w tym wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Olbrzymim atutem festiwalu są dwie niezależnie działające sceny. Scena główna w Parku Miejskim oraz kameralna w Ogrodzie Biblioteki Miejskiej. Już 22 września wystąpią m.in. Mela Koteluk, Tatiana Okupnik, Cast czy Sad Smiles. Będzie wesoło i kolorowo. Zapraszamy! Jubileusz 45-lecia obchodziły najstarsze aleksandrowskie ogródki Relax. Dziś większość z 67 działkowców to już młode pokolenie, które w tym miejscu się wychowało i spędzało wakacje z dziadkami i rodzicami. Zmienił się też charakter działek, ale nadal są miejscem, w którym wspaniale spędza się czas z rodziną. A spacerując alejkami, aż trudno uwierzyć, że te przepiękne ogródki powstały 45 lat temu. Najstarsze w Aleksandrowie ogródki działkowe ROT Relax powstały 45 lat temu. Dzisiaj zrzeszają 67 działkowców i tylko 13 jest tu od samego początku. 45 lat temu, kiedy pan dostał tą działkę, zakupił, no to jak wtedy ona wyglądała? Proszę pana, to było wysypisko śmieci. Do dzisiaj się wykopują stare majtki, strzykawki, różne rzeczy takie, proszę panią, to później zrówna. No i tutaj no, ludzie, którzy tu mają te działki w tej chwili, to doprowadzili do stanu. Moje hobby to ptaszki są, proszę panią. Ma pan tutaj na działce ptaszki? Kamniki są i ptaszki fruwają od świtu do nocy. Wszystko było robione. Przez pana? Ręcznie, tak, tak. Ile lat temu pan tu zrobił? 20-100 lat. I to jest takie... Tak, do miłego relaksu, spędzania czasu. W wolnych chwilach. Jesteśmy na emeryturze, w związku z tym cieszymy się tutaj z każdą chwilą. Działki mają tu prawie pół wieku, a jednak czas się tu nie zatrzymał. Wszystkie zadbane i kolorowe, jak wyjęte z obrazka. A o ile jeszcze do niedawna na działkach królowały warzywa i owoce, to teraz działki są miejscem spotkań przy grillu i weekendowego chilloutu. No i odmłodniały, bo coraz więcej tu młodych rodzin. Kiedy ja tą działkę zdobyłam, to no nie było ogrodzeń, nie było tyle nasadzeń. Raczej były takie szklarnie. W tej chwili to jest tak jakby dla nas taki relaks. Tak, więcej kwiatków, więcej trawki, więcej odpoczynku. Jest bardzo dużo dzieci, które się tu w ogóle wychowały, tak jak moja córka wychowała się i ona nie wyobraża sobie. Ona przyjeżdża z zagranicy i ona nie wraca do domu, tylko wraca tutaj na tą działkę. Relaks nadal zachowuje rodzinny charakter, bo działki niegdyś należące do dziadków i rodziców są dzisiaj własnością następnego pokolenia. Naprawdę ja jestem trzecim pokoleniem, które ma tą działeczkę w mojej rodzinie. Historia zaczęła się od mojej babci, później kontynuował ją mój tata. No i teraz jestem ja. Ja się na tych działkach wychowałam, teraz mam 23 lata, więc praktycznie w sumie od 23 lat już tutaj jestem. To mama zawsze mi opowiadała historię, że tutaj w tym wiatraku mieszkają krasnoludki i muszę się przyznać, że ja do tej pory w to wierzę. I w takim rodzinnym niemal gronie działkowcy obchodzili w sobotnie sierpniowe popołudnie swój jubileusz. Był tort, było ognisko i wspólna zabawa. Były też życzenia i upominki od burmistrza czek na 5 tysięcy złotych, który zasili konto relaksu. Na zakup mechanizmu, zakup napędu do A my wszystkim działkowcom życzymy samych przyjemnych chwil w swoich ogródkach, czyli sympatycznych sąsiadów, dużo słońca i jeszcze więcej relaksu. Wabu, 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 da.
Rekordowa frekwencja, wspaniała rywalizacja i zabawa. Tak wyglądał 10. bieg aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego. Wystartowano w półmaratonie oraz w biegu na 5 km. Były zawody dla najmłodszych, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Przeżyjmy to jeszcze raz. 10. edycja biegu aleksandrowskiego z okazji Święta Wojska Polskiego była doskonałą promocją aktywności fizycznej. Najpierw wystartowali półmaratończycy. Mieli do pokonania dystans ponad 20 km. Wiadomo, że półmaraton biegnie się no co najmniej tą godzinę 15, godzinę 20 minut. Mówię o tych najszybszych zawodnikach, no ale są tacy, dla których te dwie godziny to jest taki już standard przy półmaratonie. No i może się okazać, że rzeczywiście pogoda da nam trochę popalić. Rekord trasy ustanowił Roman Abramowicz z Leszna z wynikiem 1 godziny i 7 minut. Bardzo fajna trasa, można biegnąć na rekord życiowy. Pierwsza połowa bardzo szybka. Mireczko, no wtora połowa taka, tak już. Brawo. Jakby pod górę trochę. Ale... Czy jest pan Maciej? Jest. Ale fajna, fajna. Brawo. Dobrze organizowana, bo biegam tyle półmaratonów i tutaj tak, no, wszystko w porządku. Później przyszedł czas na startujących na 5 km. Jesteśmy przed biegiem na 5 km po półmaratonie. Wyniki świetne padły w półmaratonie, natomiast teraz już tutaj wszyscy szykują się na piątkę tak zwaną. Tak, no zdecydowanie dystans krótszy, nie ma co mówić, no ale temperatura jest jaka jest. Jest to kolejne wyzwanie, tym bardziej, że piątkę tak naprawdę to jest taki dystans na zadłużeniu tlenowym. W tej kategorii najszybszy był Wojciech Karwowski z Warszawy z wynikiem 16 minut i 9 sekund. Aleksandrów zawsze ten dzień Wojska Polskiego spędza na sportowo i myślę, że to jest bardzo dobry trend. To już się przyjęło. Jak widzicie też za mną też z militarnymi akcentami. Biegi miały swoje kategorie wiekowe, przynależność do gminy, służb mundurowych czy samorządu. Chyba znowu prawie rekordowe, zdaje się, ten 10. edycja. 700 osób we wszystkich kategoriach wiekowych, połowa tego w półmaratonie. No, trzeba zauważyć, mamy Igrzyska Olimpijskie, a tutaj okazuje się, że mieliśmy pierwszego biegacza, który pobiegł w godzinę 13. Ambasadorem tegorocznej edycji był Adam Głogowski, podwójny mistrz Polski w półmaratonie. Był drugi na mecie, o tytuł walczył z Romanem Adamowiczem. Wystartował również Marcin Konieczny, mistrz świata w triatlonie, duatlonie i drużynowy mistrz świata w półmaratonie. Najcudowniejsze jest to, że każdy biegacz może znaleźć tutaj wszystkie niezbędne do biegania warunki. Bardzo dobra organizacja, dobre wyposażenie bufetów na trasie, szybka trasa. Dużo atrakcji dla dzieci. Najwięcej emocji wzbudziły starty najmłodszych. Wśród dzieci liczy się to, że chcą być aktywni fizycznie, chcą biegać, chcą się ruszać i najważniejsze, że każdy z nich ukończył ten bieg i dla każdego jest to wielki sukces. Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszył się Runmagedon dla dzieci. Trzeba przyznać, że to była doskonała trasa. Rekordowa liczba uczestników to jest niesamowite we wszystkich kategoriach wiekowych. Chyba 400 bodajże prawie dzieciaków będzie brało udział w tych właśnie kategoriach wiekowych, w krótszych biegach, ale biegach właśnie, które pokazują, bo tam mamy głównie aleksandrowian. Oczywiście nie tylko. To pokazuje, jak bardzo ten aktywny ruch jest bliski aleksandrowianom. I o to właśnie chodzi. Zawody nie mogły się odbyć bez celu charytatywnego. Tak, mamy cel charytatywny związany z leczeniem naszej aleksandrowianki. W biurze zawodów prowadziliśmy zbiórkę do puszki. Wszyscy, którzy dzisiaj pomaszerują w marszu Nordic Walking, który towarzyszy biegowi na 5 km, wezmą udział w tej zbiórce. Zbierano również pieniądze na lek dla Michalinki. My zbieramy na Michasi, na naszą córkę. Zbieramy 7,5 miliona złotych na lek hamujący zespół Reta. Lek dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych. Lek, którego nie możemy refundować i na którego musimy zebrać sami środki. Podczas imprezy można było zobaczyć śmigłowiec Mi-2. To jest śmigłowiec wielozadaniowy, w sumie chyba najbardziej popularny polski śmigłowiec, znaczy śmigłowiec, który latał w Polsce. Wyprodukowano ich w sumie 5,5 tysiąca egzemplarzy, produkowany w Świdniku. 10. edycja biegu z okazji Święta Wojska Polskiego przeszła do historii. Bardzo serdecznie już dziękuję, bo również też się tutaj przebiegnę. Natomiast no, wy jeszcze zostańcie tutaj i zobaczcie start biegu na 5 km.
Do zobaczenia. Wskrzeszamy tą piękną ideę, czyli wracamy do biegu w obronie praw dziecka. Już 15 września odbędzie się ta impreza. I tak, bieg główny 5 km po pętli Mosiru. Bardzo zapraszamy. I biegi towarzyszące dla dzieci. Idea biegu w obronie praw dziecka narodziła się kilka lat w sumie temu, kiedy to była 25. rocznica konwencji uchwalenia praw dziecka. Fajne medale, super pakiety dzięki dużemu zaangażowaniu Reni Mrozińskiej, która naprawdę włożyła kawał serducha i dużo pracy, żeby ten bieg miał fajną oprawę. I co najważniejsze, mamy w tym roku limity. 200 osób w biegu głównym i 50 jest w biegu dla dzieci. Oprócz tego podczas tego naszego, powiedzmy, eventu takiego biegowego i żeby podkreślić prawa dziecka, jakie są istotne, dla najmłodszych będzie przygotowana gra terenowa, będzie malowanie twarzy. Także, że myślę, że trzeba przyjść, przekonać się i fajnie spędzić czas, przy okazji zadbać o swoje zdrowie. Dlatego prosimy, bo wyjątkowo postanowiliśmy, że biegi będą, zapisy będą internetowo. Można sobie na Facebooku wyszukać wydarzenia 4. bieg w obronie praw dziecka, 4. edycja i tam znaleźć linki do zapisów. Jest to bieg charytatywny i całe wpisowe będzie przeznaczone na specjalny fundusz dla dzieci. Także serdecznie zapraszam wszystkich już 15 września, Biuro Zawodów o godzinie 8:30, przy czym jeszcze raz podkreślę, że zapisujemy tylko te osoby, jeżeli nam zostaną wolne miejsca. Zapisujcie się ludzie, zapraszamy. To jest 4. edycja, także my na to zwracamy uwagę, tak, cały czas, że to jest bardzo istotne, a żebyśmy dbali o prawa dziecka, my dorośli też musimy być zdrowi i psychicznie, i fizycznie i do tego zachęcamy najmłodszych. To wszystko w serwisie informacyjnym, teraz czas na rozmowę tygodnia. Gościem jest sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego Iwona Gronek. Po rozmowie pokażemy krótki fragment aleksandrowskiego półmaratonu, a ja przypominam, że do nabycia jest już najnowsze wydanie gazety 44. To wszystko na dziś. Dziękuję. Do zobaczenia. Czas na pierwszą powakacyjną rozmowę tygodnia, a nasz cykl rozpocznie Iwona Gronek, nowa sekretarz miasta Aleksandrowa Łódzkiego. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień Chociaż dzień gościła wszystkim. Już Pani jako reprezentantka Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiele tematów już było umawianych, więc to nie jest pierwszy raz w naszym studiu, ale rzeczywiście tak. Z tą funkcją po raz pierwszy. Więc może Pani sekretarz, ja zapytam o te różnice i podobieństwa. Tam był taki dział administracyjny pod Pani opieką i rzeczywiście sekretarz to funkcja również taka administracyjna, czyli te wszystkie dokumenty muszą się zgadzać i musi ktoś nad nimi panować. Proszę nam powiedzieć o takich pierwszych wrażeniach, bo to już ile, 2 miesiące tutaj u nas w urzędzie w ratuszu? Niespełna, jeszcze nie, natomiast tak, bardzo świeżo wszystko jest, te nowe zadania, nowe obowiązki, aczkolwiek faktycznie one są dosyć spójne z tym, co działo się w ośrodku, z tym, co robiłam w ośrodku, co było moim zadaniem. Administracyjno-organizacyjny wydział był pod moją opieką w Ośrodku Pomocy Społecznej i tak naprawdę te same zadania, tylko zdecydowanie w szerszej skali, są i tutaj, czyli to jest administracja, organizacja. Tutaj dodatkowo dochodzi Wydział Edukacji, dochodzi Biuro Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, dochodzi również Biuro Zarządzania Zasobem Mieszkaniowym, więc zakres pracy w Urzędzie Miejskim jest zdecydowanie szerszy. Aczkolwiek jak tak porównuję, to właściwie w skali mikro
Te zadania wykonywałam również w Ośrodku Pomocy Społecznej. Ja tu mam skalę makro na stosunku do tego, co robiłam wcześniej. Troszkę ale więcej, dobrze, tak. Że Pani mówi o tych funkcjach tak naprawdę sekretarza, bo mieszkańcy nie tylko Aleksandrowa, tylko myślę, że naszego kraju często nie wiedzą, z czym łączy się funkcja sekretarza. No wiemy, skarbnika to już nam się kojarzy, że to są finanse. No włodarze, czyli burmistrz czy prezydenci, no to wiadomo z czym. A sekretarz to zawsze właśnie gdzieś tam. A po co jest ten sekretarz, a co, za co mu on odpowiada? Czyli tak naprawdę głównie za te wszystkie nasze papierki. Za organizację działania Urzędu Miejskiego. Informatycy również tak podlegają tutaj, w mojej gestii są. Także to są bardzo podobne zakresy i taka organizacja pracy przede wszystkim, tak. Administracja to jedno, ale też tak naprawdę do sekretarza mogą przyjść mieszkańcy z zewnątrz, czyli petenci. Mamy taki wtorek, który jest dniem interesanta. Poprzednia pani sekretarz to robiła. Wiem, że również pani też już miała pierwszych interesantów. Tutaj mogą te twarze chyba się pojawiać, te same, które pojawiały się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Z czym obecnie przychodzą mieszkańcy Aleksandrowa? Z jakimi problemami? O co proszą? Da się coś załatwić? Jak to wygląda rzeczywiście? I czy to faktycznie podobne grono odbiorców jest? Przede wszystkim jest to zasób mieszkaniowy, czyli to, co jest w moim zakresie. Również w ośrodku tak, były też tego rodzaju problemy, ale tutaj bardziej już pod kątem zamiany mieszkań, przydziału mieszkań, dzieci generalnie również, czyli na przykład dojazdu, dowozu, do szkół. To są takie po prostu troszeczkę inne, troszeczkę szersze kwestie. Mm-hmm. A jeśli mówimy, jeszcze nawiążę ostatni raz do Ośrodka Pomocy Społecznej, bo wtedy wiem, że pani była taką osobą odpowiedzialną za rodziny ukraińskie właśnie w ośrodku i też współpracowała z Urzędem Miejskim. Mieliśmy tych mieszkańców z Ukrainy ponad chyba 2000. Jak to dziś, właśnie wracając jeszcze tak szybciutko do tego tematu, jak to dziś wygląda? My te rodziny ukraińskie, no wiemy, że gwar w supermarketach słychać. To znaczy one mieszkają z nami, ale pod naszymi skrzydłami jakby struktury organizacyjnej samorządu już nie ma. Wszystkie w ogóle wypłaty, które były związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zostały zakończone, tak zwane 40, tak zwane 300, które wypłacaliśmy, to ta pomoc została już zakończona. Natomiast są dzieci w szkołach, oczywiście. Są osoby, które przychodzą do nas również po pomoc w zakresie nadania numeru PESEL. I tutaj jakby na tym poziomie przede wszystkim odbywa się ewentualnie ta pomoc. Faktem jest, właściwie większość tych rodzin usamodzielniła się. W zasobie naszym komunalnym mieliśmy również i kilka rodzin, pomijając te, które gdzieś wcześniej były w strażnicy. One również się usamodzielniły, wynajęły własne mieszkania, znalazły pracę. Także tutaj można powiedzieć, że ta integracja nastąpiła dosyć duża rodzin ukraińskich. Nie wiemy, ile obecnie znajduje się tych rodzin na terenie Aleksandrowa, bo takiej bazy już teraz nie prowadzimy. Nie prowadzimy, tak? Nie. Niektóre osoby pewnie wyjechały, wiemy, że też i za granicę powyjeżdżały, właśnie nawet z Aleksandrowa jeszcze taki kontakt był, ale teraz takiej bazy stricte nie prowadzimy. Nie, nie prowadzimy. Okay. No to zostawmy już ten temat, zostawmy temat Ośrodka Pomocy Społecznej. Już teraz jako sekretarz miasta Aleksandrowa Łódzkiego również zaczynamy działać z pełną parą po wakacjach. Tak. Czym właśnie w pierwszych tygodniach września aleksandrowski samorząd się zajmuje, a przede wszystkim może takie małe repetytorium byśmy poprosili dla mieszkańców, z czego obecnie mieszkańcy Aleksandrowa mogą korzystać, co mają do dyspozycji, czym powinni się zainteresować właśnie po wakacjach, po powrocie z urlopu. Na świeżo można powiedzieć, że nadal przyjmujemy wnioski jako gmina i jako ośrodek nadal jeszcze, tak, bo te działania są spójne. Jest bon energetyczny, które wnioski są składane elektronicznie do urzędu, natomiast te papierowe składane są do Ośrodka Pomocy Społecznej na ulicy Warszawskiej. Bon energetyczny. W tych wniosków już w tej chwili przyjęliśmy w każdej wersji około 1200, także dosyć dużą liczbę. Czyli przypomnijmy, to jest kryterium dochodowe, jeśli tak spełniamy, to możemy taki wniosek złożyć. Tak, 2500 dla samotnej osoby, 1700 bodajże dla osób znajdujących się w rodzinie. Bon energetyczny. Mamy również w tej chwili bilety, bezpłatne bilety dla dzieci i młodzieży uczącej się od 4 do 26 roku życia. Tutaj tych osób również bardzo dużo przyjmujemy. Aktualnie 640 ponad wniosków zostało już złożonych.
No tu też prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, bo wiadomo, że dzieci idą do szkoły, więc tych osób na przykład no tak, kolejka w biurze podawczym jest bardzo duża, tak, więc po prostu prosimy o wyrozumiałość, o cierpliwość, o składanie wszystkich właściwych dokumentów, które być tam powinny, żeby nie, jakby nie utrudniać, nie przedłużać i sobie, i nam tych wszystkich. Ale wszystkie dzieciaki bezpłatnie na pewno do szkoły dojadą, więc spokojnie. Dojadą do szkoły, poza tymi biletami bezpłatnymi są przecież również dopiero w październiku, w październiku będą przyjmowane wnioski na bilety dla tych dzieci, które korzystają z komunikacji niezwiązanej z urzędem umową, te, które dojeżdżają do Podębic, do Łęczycy, do Konstantynowa. Tymi prywatnymi busami. Tymi prywatnymi, tak, przewoźnikami. Czyli i wtedy, też się należy. Tak, ale to jest już innego rodzaju dofinansowanie. To jest dofinansowanie w refundacja. To jest refundacja wydatków, czyli rodzic musi sam pokryć najpierw te wydatki, a później może złożyć taki wniosek o refundację tej migawki indywidualnej dla swojego dziecka, no to wtedy po załodziem, jak dziecko się uczy. Kolejki są w wydziale finansowym, nie finansowym, tylko tutaj inwestycji. Wiemy, że też przez wakacje były. Czy to nadal muszą mieszkańcy wykazywać rachunki, tak, za opłacanie kanalizacji? Tak, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek weryfikowania umów oraz opłat związanych z wywozem nieczystości i faktycznie jest to bardzo duża akcja, bo takich mieszkańców jest przecież gro właściwie i musimy przedstawiać, mieszkańcy muszą przedstawiać lub jeżeli nie posiadają takiej umowy, to muszą ją zawrzeć, bądź jeżeli posiadają, to muszą przedstawić tę umowę i faktury wywozu nieczystości do wydziału tutaj na plac Kościuszki 4 do pokoju numer 6, także sukcesywnie wszyscy oczywiście muszą jakby z tego się wywiązać, także dosyć duża, szeroka akcja, tak. Tak, czyli dużo mieszkańców do nas przychodzi, dużo wniosków można składać, zachęcamy bardzo serdecznie. To takie pierwsze, tak naprawdę ważne rzeczy, które zadziały się po wakacjach. Tych inwestycji wiem, że prowadzonych jest całkiem sporo, ale to my na bieżąco będziemy teraz dla Państwa wszystko przedstawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Już Państwo teraz doskonale będą wiedzieli. Będziemy coraz częściej starali się rozmawiać z naszą panią nową sekretarz, więc jak zobaczcie, czycie twarz, to nie kto inny, tylko Iwona Gronek, sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego. Była dziś moim Państwa gościem, będzie właśnie w składzie władz Aleksandrowa Łódzkiego. Jeszcze raz pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
1.